Dobrze, powracam do Was w kolejnej, już trzeciej części i pokażę Wam teraz, jak tutaj nabieraliśmy oczka, to teraz musimy ich troszkę pozamykać. I teraz naszą pracę dzielimy sobie, o tak, może być tak, jak tutaj mam, mniej więcej na pół. Tak, żeby było po prostu łatwo trzymać. I po to sobie zakładaliśmy tutaj te markery w tych miejscach po dodaniu oczek, po to, żeby wiedzieć, gdzie będziemy zamykać te oczka. I teraz mamy tutaj taką informację, żeby zamykać te oczka, czyli przerabiamy sobie dalej tutaj jerseyem napięcie, tutaj ściągaczem. I w międzyczasie co drugi rząd będziemy tutaj sobie odejmować te oczka, czyli przed wierzchem stopy. Tutaj przed tymi markerem, tutaj przed markerem, a tutaj oczywiście za markerem z drugiej strony. I w ten sposób będziemy zamykać u mnie akurat 8 razy, bo moja to jest ta pozycja czwarta, 8 razy co dwa okrążenia. I po tym zamknięciu dopiero dalej będę sobie robiła na długość, o tutaj, na długość tej stopy, czyli mierzę sobie tak, 10 cm. Czyli będę robiła po prostu tutaj jerseyem, a tutaj ściągaczem i później będziemy znowu odejmować oczka, dopiero formując sobie tutaj paluszki i to już będzie tylko i wyłącznie jersey. Ale póki co zamykanie. Tu mamy, patrz, zamykanie 2. Jest tutaj, ja sobie zawsze robię tak, że wypisuję sobie te 8 rzędów, ile mam do zrobienia i sobie zaznaczam. Pokażę Wam pierwszy rząd. Czyli tak, tu sobie na razie spokojnie przerabiam, tak jak do tej pory, czyli na prawo. Jersey tutaj, same oczka prawe, bo wiadomo, robimy w okrążeniu. O, i przed markerem, zatrzymuję się przed markerem dwa oczka i te dwa oczka będę przerabiała na prawo. Czyli początek rzędu to jest tak mniej więcej tutaj w połowie pięty z tyłu. Tak, żeby wygodnie Wam było trzymać, żeby mniej więcej po tyle samo oczek było na obu drutach. I teraz tak, dwa oczka razem na prawo, dwa ostatnie przed markerem. Się zahacza o marker. O, udało się. Czyli dwa oczka razem na prawo. Zaciągam sobie troszeczkę. I tu za markerem oczywiście robimy sobie ściągaczem. Tu mi się zaczyna wzór dwoma oczkami lewymi. Dwa oczka lewe, dwa prawe. Nie jest mi to tak wygodnie, bo jak nagrywam, to trochę to jest taka nienaturalna pozycja, żeby dobrze było na filmie, to ta robótka jest troszkę ode mnie oddalona i dlatego mi to tak wolno idzie. Dlatego nie będę tego odejmowania oczek nagrywać w całości, tylko Wam pokażę pierwszy rząd. Lewej, tu skończyłam lewym oczkiem. Naciągamy sobie oczka na drugi drut. Mam jeszcze jedno oczko lewe. I oczko prawe. Czyli przed markerem zamknęłam dwa oczka lewe. Przepraszam, dwa oczka, przerabiając na prawo, wbijając się z lewej strony. A tutaj za markerem
będę robiła poprzez zdejmowanie oczka i przyciąganie przez oczko przerobione oczka zdjętego. I już Wam to pokazuję, czyli przekładam sobie marker i tutaj za markerkiem będziemy jedno oczko sobie ściągamy bez przerobienia, przerabiamy kolejne na prawo i to ściągnięte przeciągamy. I w ten sposób mamy pierwsze zamykanie zrobione. Ja sobie to zawsze oznaczam, że pierwsze zamykanie mam zrobione i kolejny rząd będzie bez zmian, czyli przerabiamy sobie całe tak jak leci, bez żadnego zamykania. I dopiero w co drugim rzędzie będzie to zamykanie. Ja sobie zawsze to oznaczam. Tutaj mam, jak robiłam pierwszą skarpetkę, czyli pierwszy, wypisuję sobie 8 rzędów. Pierwszy z zamykaniem sobie już skreślam. Później zrobię bez zamykania, czyli potem sobie skreślę. Potem znowu zamykanie, tutaj bez zamykania i tak dalej. I dopiero jak przerobicie sobie to zamykanie, to ja do Was wrócę, jak sobie przerobimy, bo ja też będę przerabiała. I powiem Wam, co będziemy robić dalej, ale dalej to już wspomniałam na wstępie filmu, że po prostu będzie prosta praca, bo będziemy sobie robić tutaj na długość względem rozmiaru, na który robicie. Po prostu na taką długość będziemy sobie robić aż tutaj do paluszków. Na razie zamykamy. U mnie 8 razy zamykam co drugi rząd, czyli muszę wykonać razem 16 rzędów, ale już jeden mam zrobiony, czyli 15 rzędów i wracam do Was po tych 15 rzędach. Dobrze, po wykonaniu tutaj tego zamykania, to popatrzcie, zostało nam do zrobienia tutaj ta część i robimy sobie na tą długość, na którą mamy do zrobienia. U mnie to będzie 10 cm, czyli tutaj 10 cm sobie robię. Najtrudniejsza w cudzysłowie, bo to było bardzo proste, mam nadzieję, z tutorialem moim, część już jest wykonana, czyli tutaj tylko na prosto robimy i popatrzcie. Teraz tak, tutaj na tyle, tu gdzie mamy jersey, mamy 18 oczek, tu przód, czyli tutaj przednia część skarpetki, wierzchnia, to tu mamy 26 oczek i musimy zrobić tak, żeby po obu stronach było tyle samo. To już przygotowujemy się tutaj do robienia, do zamykania tych oczek, formowania sobie na paluszki. A więc 28 i 18, tak? Czyli tu musimy z tych 26 przerzucić 4 oczka na tył, wtedy będziemy mieć po 22 oczka. Musimy zrobić tak, żeby było równo. A więc 4 oczka, więc tutaj zabiorę sobie te 2 oczka i tu sobie zabiorę 2 oczka. Więc w ten sposób sobie układam tutaj druty. Mam tak. I tutaj też 2 oczka zabieram z przodu. O. I mamy sobie ułożone. W zasadzie te markery już nie są potrzebne, chyba że chcecie sobie zostawić, żeby się nie pomylić i żeby mieć oddzielone po prostu, gdzie robicie jerseyem, a gdzie ściągaczem. Ja sobie tego nie będę, już zdejmuję te markery, bo tutaj widać, że tu są te 2 oczka lewe. Tutaj jest ściągacz. A więc teraz jedyne co, to przerabiam sobie tutaj te 22 oczka i te 22 oczka. Markery zdejmuję. Na 10 cm u mnie. Tyle stópka będzie miała i później plus paluszki. I spotykam się z Wami dopiero, jak będą do zrobienia te paluszki. Uformowanie już ostatnia część skarpetki i skarpetka już będzie, pozostanie nam tylko zblokowanie. I będzie skarpetka ukończona. Czyli tu sobie robię koniec
wyznaczy się spód, spód stópki. Tu mam jeszcze dołożone te dwa oczka lewe. Tu robię sobie ściągaczem. I w zasadzie nie musicie już tak jakby robić tych markerów, początek, koniec rzędu, no bo wiadomo, mamy tą część prawą, wierzchnią i spód skarpetki. Czyli tutaj te 22 oczka i te 22 oczka i tak sobie robię na 10 cm. Tutaj mierzymy w tym momencie. W tym momencie mamy 6 cm u mnie, więc jeszcze 4 cm sobie robię na długość i wracam do Was. Oczywiście powiem, pokażę jak uformować tutaj, zamykać oczka na paluszki.